21 listopada w Częstochowie zorganizowany zostanie Jurajski Dzień Opieki Długoterminowej. Za tą nazwą kryje się pierwsza konferencja szkoleniowo-naukowa w trosce o godność i jakość życia. O tej konferencji dzisiaj porozmawiamy. Ja się nazywam Aleksandra Mieczyńska, a w studiu jest ze mną doktor nauk medycznych Iwona Markiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizatorem tej konferencji, tego Jurajskiego Dnia Opieki Długoterminowej jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych i Zespół do Spraw Opieki Długoterminowej. Dlaczego ten temat jest tak istotny i czego wy się jako organizatorzy też po tej konferencji spodziewać? Temat jest bardzo istotny i bardzo ważny, szczególnie w dobie takiej, którą teraz mamy, czyli coraz więcej potrzebuje wśród nas, coraz więcej naszych pacjentów to są pacjenci młodzi, pacjenci w wieku średnim i pacjenci starsi. Czyli nie tylko osoby starsze potrzebują tej opieki długoterminowej, ale także ci, których wydawałoby się, że z racji wieku takiej opiece poddawać nie trzeba, a jednak przychodzi choroba czy wypadek i to jest potrzebne. No bo mówi pani, że coraz więcej tych osób jest. Coraz więcej, coraz większe zapotrzebowanie i to, co pani redaktor powiedziała, no właśnie, opieka długoterminowa to nie jest opieka hospicyjna, to nie jest opieka geriatryczna. To jest opieka skierowana dla wszystkich osób bez względu na wiek, oczywiście też bez względu na płeć, które wymagają opieki specjalistycznej, wymagają fachowej, profesjonalnej pielęgnacji, leczenia farmakologicznego, kontynuacji, leczenia rehabilitacyjnego, fizjoterapii, ale również leczenia żywieniowego. Są to osoby w różnym wieku. Oczywiście zdecydowana większość naszych pacjentów to są pacjenci w wieku podeszłym. Natomiast coraz częściej obserwujemy coraz to młodszych pacjentów. Dlaczego? Dlatego, że wydłużył nam się wiek życia, długość życia, poza tym rozwój medycyny, szybki rozwój medycyny, a poza tym szybko biegnący świat. Właśnie te wypadki komunikacyjne, bardzo wielu pacjentów młodych trafia do nas po udarach, po zawałach, ze złamaniami, po implantach. Oczywiście różny może to być czas opieki. Tak, bo to opieka długoterminowa nie oznacza, że jest to opieka już taka na całe życie, do śmierci, tak? Czasami to jest na nie wiem ileś miesięcy, lat, ale nie na zawsze. Oczywiście, ona może u jednych pacjentów trwać 3 miesiące, 2 miesiące, w zależności od potrzeb. Natomiast są tacy pacjenci, którzy są z nami już od lat. Mhm. Mówi pani o tym, że opieka długoterminowa dotyczy wszystkich, niezależnie od wieku. Żyjemy coraz dłużej, rzeczywiście medycyna to sprawia i w ogóle współczesny świat, że długość życia ludzkiego jest coraz dłuższa, ale też rozwój medycyny sprawia, może to, co powiem, zabrzmi brutalnie, ale przeżywają noworodki, które jeszcze 100-200 lat temu nie miałby absolutnie żadnej szansy na przeżycie, więc już na starcie u takiego małego człowieka zdrowie nie jest w 100% takie, jakie mogłoby być, gdyby ciąża i poród przebiegały bez przeszkód. Tak, właśnie to jest to. I ten zakres, i tym obszarem zajmuje się opieka długoterminowa. My mamy właśnie, przykładem może być zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy dla dzieci, który znajduje się w Częstochowie przy ulicy Michałowskiego. W ogóle województwo śląskie ma szczęście, ponieważ my mamy 4 takie zakłady, a ich w Polsce naprawdę nie jest wiele, jeśli chodzi o dzieci. Natomiast potrzeby również są ogromne. Jeśli chodzi o opiekę długoterminową, ona jest na 2 obszarach, to znaczy właściwie obszar jest jeden, ale może to być opieka stacjonarna, czyli to są właśnie zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze dla tych pacjentów, gdzie rodzina jest niewydolna, nie daje sobie rady, albo może źle powiedziałam niewydolna, ale nie poradzi sobie, a poza tym... Z różnych powodów, oczywiście. Do zrobienia po prostu. Tak, a poza tym stan pacjenta wymaga chociażby specjalistycznej aparatury, no i opieki, specjalistycznej opieki przez 24
godziny. Natomiast mamy również formę domową i tutaj już jest ona skierowana dla tych pacjentów, którzy faktycznie nie potrzebują tej stacjonarnej opieki. Rodzina jest na tyle, jest w stanie pomóc temu pacjentowi. Opieka jest tak zorganizowana. Rodzina daje sobie radę w tej sytuacji przez 24 godziny. I potrzebuje wsparcia tak naprawdę. I potrzebuje wsparcia. Także tego merytorycznego. Tak, przede wszystkim. Przynajmniej na początku. Na początku jesteśmy od tego, żeby rodzinę nauczyć, przygotować samą rodzinę, samego pacjenta, dać im wskazówki, jak należy postępować, wykonać bardzo wiele czynności oczywiście, natomiast też wspierać. Wspierać w różnych obszarach. Wspierać i pacjenta, i rodzinę. To wsparcie, myślę o takim wsparciu też merytorycznym, który jest chyba nieodzowną częścią tego wsparcia psychologicznego, tak? Bo wiedza i świadomość, one pomagają przeżyć trudne kawałki życia. To jest chyba nie do przecenienia. To jest bardzo, bardzo istotne. Tym bardziej, że wszyscy wiemy o tym, że jak choruje dziecko, choruje członek rodziny, to choruje cała rodzina. Także tak, pielęgniarki... Nie wiem, czy wszyscy o tym wiemy. No, ale jak nie wiemy, to musimy sobie to uświadomić. Tak, tak, że tak jest i dlatego pielęgniarki, bo właściwie pielęgniarki są tymi głównymi wykonującymi, realizującymi świadczenia opieki w zespole. W zespole oczywiście, ale realizującymi świadczenia opieki długoterminowej. Czy to będzie stacjonarnie, czy to będzie w warunkach domowych, to właśnie pielęgniarki są tymi, które w większości jak gdyby przejmują ciężar opieki nad pacjentem. To jest też trudne, tak sobie wyobrażam, taki emocjonalny, no, od strony też psychologicznej, w emocjonalny sposób dla pielęgniarek. Tak zastanawiam się, jak zamykając drzwi od domu pacjenta, zamknąć ten dom w sercu, czy to się da nie wynieść tych spraw ze sobą? No, musimy się uczyć radzić sobie, oczywiście, bo takich pacjentów mamy wielu. Tak jak w domowej opiece, to na jedną pielęgniarkę formalnie przypada 6 pacjentów, czyli 6 problemów razy jeszcze wiele, wiele razy. Tak, bo pacjent i rodzina. I pacjent i rodzina i wielochorobowość i najróżniejsze problemy. Natomiast z tym sobie radzimy. Co jest dla nas też bardzo istotne, to, że my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby stale podnosić swoją wiedzę. Widzimy, jak bardzo szybko rozwija się medycyna. My za nią musimy nadążać. Stale musimy nadążać. Czyli właśnie po to są organizowane te konferencje szkoleniowo-naukowe, żebyśmy między sobą wymieniali doświadczenia, po to, żebyśmy mogli uczyć się od tych, którzy są jeszcze lepsi od nas. Dlatego też to jest bardzo istotne, że w opiece długoterminowej pracuje wykwalifikowana, mocno wykwalifikowana kadra pielęgniarska i nie tylko, ale oprócz tego z dużym doświadczeniem zawodowym. Osoby, które kończą studia, pielęgniarki, pielęgniarze, oni nie trafiają. Panowie też są. Ależ oczywiście i coraz więcej ich jest, z czego się też bardzo, bardzo cieszymy. W związku z tym oni nie trafiają bezpośrednio do opieki długoterminowej, tylko przede wszystkim najpierw kształcą, szlifują swoją wiedzę, doświadczenie w szpitalach, w podmiotach leczniczych, stacjonarnych, przede wszystkim w szpitalach. Natomiast dopiero później, jak już mamy to doświadczenie, to dopiero trafiamy do opieki długoterminowej, bo tak jak powiedziałam, ciężar tej opieki długoterminowej realizując spada przede wszystkim na pielęgniarki. Dlatego musimy mieć ogromną wiedzę, duże doświadczenie, umiejętność łączenia teorii z praktyką, no i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Bywają takie. Bardzo często. Właściwie nie ma dnia, żebyśmy nie mieli sytuacji trudnych, natomiast my jesteśmy nastawieni na rozwiązywanie ich. A na co, nie wiem, wyobraźmy sobie, że jest jakaś bardzo trudna sytuacja, na co może liczyć pielęgniarka, patrząc na swoje koleżanki, na zespół, w którym jakoś szerzej jest usytuowana i pracuje. Czy sobie jakoś pomagacie nawzajem? Macie takie, nie wiem, alarmowe telefony, że jeżeli nie radzę sobie sama, dzwonię do kogoś, bo sytuacja stała się inna niż była jeszcze przez kilka dni wcześniejsze. Tak, tak. Pani redaktor, pani wszystko wie. Dokładnie tak jest. Mamy spotkania, mamy raporty, mamy szkolenia wewnętrzne. Szkolimy się poprzez to, że przyjeżdżają do nas firmy, tak, które przedstawiają nam nowy sprzęt, nową aparaturę, ale chociażby tak na co dzień. Na co dzień właśnie telefon do przyjaciela, czyli telefon do innej pielęgniarki, która już z tym miała doświadczenie, zespół, który się zbiera, raporty, które mamy, omawiamy
omawiamy te przypadki. No, musimy powiedzieć, że to jest przypadek. Pacjent nie jest przedmiotem, ale sytuacje, które nam się zdarzają, też dzielimy się nimi, żeby inna pielęgniarka miała świadomość tego, że już coś takiego się wydarzyło, więc sobie mogę poradzić tak albo inaczej. Mhm, mogę sięgnąć po pomoc. A to wsparcie psychologiczne dla was jest? Z tym wsparciem psychologicznym jest troszkę gorzej. Niemniej jednak, oczywiście bardzo nam pomagają izby, ponieważ organizowane są cykliczne, co jakiś czas, właśnie takie. Nie powiedziałabym, że to są szkolenia, ale są to spotkania. Wiele razy już takie były organizowane i oczywiście kto ma taką potrzebę, potrzebuje takiego wsparcia, to jak najbardziej może się zwrócić i na pewno będzie taka pomoc udzielona. Mhm, tak pomyślałam jeszcze o rodzinach. Mówiła pani o tym, że pacjenci potrzebują różnorakiego wsparcia. To jest oczywiście wsparcie medyczne, ustawienie leczenia przez lekarza, jak się domyślam, opieka pielęgniarska, rehabilitacja, sprzęt potrzebny do tego, żeby żyć na co dzień. I jeszcze użyła pani takiego sformułowania leczenie żywieniowe, tak? Mhm, tak. Co to jest leczenie jedzeniem? No, mamy XXI wiek, a zdarzają nam się sytuacje, że pacjenci umierają nie z powodu danej jednostki chorobowej, tylko z powodu niedożywienia. Właśnie to jest to, tak, bo problemem może być to, że pacjent ma trudności w przełykaniu, pacjent ma trudności w ogóle w przyjmowaniu posiłków. Pacjent nie ma apetytu, więc jest wychudzeniem. W związku z tym mamy taką możliwość, możemy z niej, i właściwie powinniśmy z niej skorzystać. To jest właśnie to leczenie żywieniowe. Ale wracając jeszcze do tego, co pani redaktor powiedziała wcześniej, no właśnie, tu jest ta duża samodzielność pielęgniarki, czyli my wchodzimy do tego pacjenta, my rozpoznajemy jego potrzeby zdrowotne, my ustalamy plan działania, ustalamy plan pielęgnowania. My nie tylko realizujemy zlecenia lekarskie w kontynuacji leczenia, ale możemy sami już teraz ordynować i możemy sami kontynuować. Możemy szczepić pacjentów. Dla pacjentów w środowisku domowym bardzo istotne jest to, że szczególnie starszych pacjentów mogą zostać zaszczepieni przez nas przeciwko grypie. Kiedyś tego nie można było zrobić. W tej chwili już jesteśmy samodzielni. Możemy pacjentowi zaordynować, możemy go zakwalifikować, możemy wystawić zlecenie, receptę i możemy również zaszczepić. Tak to się zmieniło. Tak to się zmieniło. Właśnie tak głęboko sięgamy po tę samodzielność, żebyśmy mogli obejmować pacjenta kompleksowo. Następna sprawa to jest chociażby to wsparcie, ale mówimy o czym? O tym, że pokierujemy rodzinę, gdzie może skorzystać ze wsparcia chociażby psychologicznego, z opieki wytchnieniowej. Kolejna sprawa to jest dobór przedmiotów, środków pomocniczych. To jest pomoc w doborze sprzętu ortopedycznego. Przecież nasi pacjenci to są pacjenci leżący. Powinniśmy od razu poinformować rodzinę, jak będzie wyglądała sytuacja, kiedy ten pacjent nie będzie leżał na łóżku rehabilitacyjnym, na materacu przeciwodleżynowym, kiedy on nie będzie miał zmienianej pozycji. Tam bardzo szybko dołączy się kolejny problem, czyli odleżyny. A tu trzeba zapobiegać. Zapobiegać. Do tego potrzebna jest wiedza. Dokładnie. Ten sprzęt specjalistyczny po to też, żeby móc choćby albo wiedza taka, jak pacjenta w innej pozycji ułożyć, po to, żeby też rodzina czy osoby opiekujące się nie doznały szkód, tak, robiąc to niefachowo. Oczywiście, żeby nie zaszkodziły sobie, ale również pacjentowi. Dlatego my przedstawiamy, uczymy, edukujemy tych metod, technik. Jeśli chodzi o opiekę w domu, nas nie ma tam 24 godziny w środowisku domowym. Jeśli chodzi o opiekę w zakładzie stacjonarnym, oczywiście tam jest cały zespół 24 godziny na dobę. Ale bardzo często to środowisko domowe, też tam bardzo dużo się mówi o tym, o tej deinstytucjonalizacji. Środowisko domowe jest jednym z najlepszych środowisk dla pacjenta do końca życia, ale nie zawsze, bo jest u siebie. Tak. Ale też musimy zwrócić uwagę, że to też nie jest tak na zawsze. Najważniejsze jest tam, żeby ma być pacjent tam, gdzie ma poczucie bezpieczeństwa. Czyli tutaj trochę takie rozeznanie tak po ludzku, prawda? Podpowiedzenie jakiejś decyzji, jeżeli chodzi o rodzinę. I tak sobie myślę, patrząc na to, jak idzie współczesny świat, jak bardzo sztuczna inteligencja wchodzi już w niektóre obszary, że człowiek na szczęście jest niezastąpiony. Na szczęście. Bardzo dziękuję za spotkanie
i za rozmowę Państwa i moim gościem była pani dr Iwona Markiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie.